Cześć, jestem Farel, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Rollstars. Moi kochani zadymiarze, w dzisiejszym odcinku przetestujemy nową, legendarną zadymiarę Mech, ponieważ została dodana do mojej wersji deweloperskiej. Pokażę wam też, jakie nowe skiny zostaną dodane do gry. Sprawdzimy też randomizer skinów, za chwileczkę wam opowiem dokładnie, co to jest. No i oczywiście pokażę wam nowe plakietki, które zostaną dodane. Jeżeli jesteś nowy na moim kanale, nie zapomnij strzelić subika, dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnego odcinka z Gry Rollstars. Strzel łapeczkę w górę, jeżeli uważasz, że robię dobrą robotę. A teraz polecą dwa krótkie filmy podesłane przez moich widzów, którzy robili zakup z kodem Farel i wygrali kod PSC o wartości Megaboxa. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Pamiętajcie, kod Farel resetuje się co tydzień, a jeżeli chcielibyście wziąć jak co odcinek konkursie na Megaboxa, no to oczywiście nagrywajcie krótkie filmy, jak robicie jakieś zakupy, podsyłajcie na mój e-mail, e-mail znajdziecie w opisie, a teraz bez zbędnego przedłużania przejdźmy na moje konto wersji deweloperskiej. Dobrze, moi kochani, zaczynamy. Jak widzicie, przed wami prezentuje się przepięknie Mech. Jest to taka mała dziewczynka w bardzo fajnych kitkach z pistoletem, który strzela laserami. Jest ona członkiem legendarnego trio Max, Surge oraz Mech. Tak będzie wyglądał jej awatar. Jest przeuroczy, a tak będzie wyglądała ona po odblokowaniu. Mech ma podstawową formę i zaawansowaną, w której wskakuje do swojego mecha, powinno być. Mech traci życie z czasem i ma z sobą zdolność leczenia. Zniszczenie mecha powoduje przywrócenie Mech do podstawowej formy i wtedy tylko i wyłącznie możemy ją pokonać. Jest bardzo silna, ponieważ ma 4 kreski ataku, obrony 3, przydatności 2, a jej super atak nazywa się Mecha Machina. Punkty życia 3800, szybkość ruchu szybko. Atak, cel uzyskany. Mech wystrzeliwuje krótką serię z blastera, wystawiając na próbę cierpliwość wrogów. Obrażenia 2×420, zasięg daleki, szybkość przeładowania bardzo szybko. Mega Machina. Mech wskakuje do swojej mechy, aby siać spustoszenie. Czas trwania 1 sekunda. I tutaj możemy sobie teraz przełączyć, jak widzicie na dole, na specyfikację kolejnego zadymiarza, tym razem mecha. Punkty życia 7000, szybkość ruchu normalna. Atak podstawowy nazywa się kontrola nad tłumem, silna salwa pocisków, nie pozostawia nic losowi. To najszybszy sposób na rozproszenie tłumu. Obrażenia 8×336, więc wystrzeliwujemy aż 8 rakiet. Zasięg daleki, szybkość przodowania normalnie. I jak widzimy, Mech też posiada super atak, czyli ta postać ma tak naprawdę dwa super ataki. Pierwszy, który się zmienia w mecha, a drugi nazywa się Poczuj Style. Mech wymachuje ogromnym ramieniem, które wrogowie zobaczą i poczują na własnej skórze. Powiem wam szczerze, taki sobie ten opis. Obrażenia 3360, zasięg normalny. Czyli rozumiem, że jak ja się od razu zmienię w mecha i będzie ktoś na pierwszym poziomie, na przykład Tick, no to ściągnę go po prostu z super ataku na hita. Wow! Teraz pokażę wam, jak będą wyglądały piny. Piny wyglądają następująco. Mamy taką łapką w górę, smutną, wkurzoną, podstawową, uśmiechniętą, zakochaną, wystraszoną, taką zdeorientowaną, no i oczywiście taki pokczampik na koniec. Bardzo fajne piny, no mam nadzieję, że wszystkie uda mi się jak najszybciej odblokować. Za chwilę zagramy sobie meczyk, a później przedstawię wam bardzo fajne skiny, które zostały dodane do 8-bitowca oraz do innych postaci, ale na początku jeszcze sprawdźmy sobie star powery do Mech. Gwiezdne moce. Pierwsza gwiezdna moc nazywa się pole siłowe. Gdy jej Mech zostanie zniszczony, Mech jest chroniona przez tarczę 35% przez 30 sekund. 30 sekund to jest naprawdę bardzo dużo, dlatego że Mech ma bardzo mało życia. Bardzo fajny star power, trzeba by było go od razu sobie odblokować. A drugi star power nazywa się autodestrukcja. Po jej zniszczeniu kombinezon Mecha wybucha, zadając 1000 punktów obrażeń pobliskim przeciwnikom i ich odpychając. No dobra, na początku wybierzmy sobie ten pierwszy podstawowy. Gadżet polega na przeładowanie. Mech odzyskuje 450 punktów życia na sekundę przez 5 sekund. Okej, czyli rozumiem, że jak mechem staniemy w krzakach, to on nie będzie się leczył, ponieważ cały czas traci życie. Z racji tego, że jest po prostu silniejszy i ma dużo tego życia. No dobra, jest to zrozumiałe, zaczynamy! No jestem mega ciekawy, jakie ma dźwięki, jak ona się zachowuje. 3080 życia, okej. Strzelamy na początku dwoma kulkami. Padam, padam! Zmiana szybko w mecha, bum! No i chodź teraz poko, teraz się z tobą rozprawię. I ciach! Wow, czy wy to widzieliście? Spójrzcie, Ultimate Attack sam mi się ładuje. Ja mogę teraz szybko skrzynki otwierać. Co się dzieje? I znowu jeszcze raz otworzę? Patrzcie, nic nie robię, a Ultimate Attack mi się cały czas ładuje. Już mam dwa Power Cubesy, no coś pięknego, dobra. Jak widzimy, cały czas życie mi się traci. Stańmy teraz w krzaku i sprawdźmy, czy się leczę. Jak się zatrzymam, nie leczę się. Ale gdy użyję gadżetu, jak widzimy, zwraca mi życie co 30 sekund, bomba, 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 bomba. O nie, padam, 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 żyję. O, mnie zultuje, leżę. Dobra, udało mi się jakimś cudem przeżyć, okej. 8 rakiet! Wow, to jest... Nie no, ta postać jest prze OP.
Nie dość, że się gadżetem mogę leczyć. Co prawda jestem teraz wolny, ale i tak jest totalne szefostwo. Uleczymy się jeszcze raz i szukamy kolejnego oponenta. Wielkie starcie. Gdzie ty jesteś, gościu? Chodź tutaj do mnie. Z mieczyka dostaniesz, to jest max. Mój mech za chwileczkę wybuchnie. 3, 2, 1, bum. Ginę! Mam tylko tak mało życia! Co jest? Mech! Transformacja! Uwaga, patrzcie na to. Na hita ją ściągam. Bum! 6048. Co tu się wydarzyło? Wow! Niesamowita sprawa. Ta mech jest prze-OP. Po tym pierwszym meczyku teraz przydałoby się sprawdzić, jakie zostaną dodane nowe skiny. Let's go! Dajcie nas oczywiście w komentarzu, co sądzicie o tej nowej postaci. Mi się wydaje, że ona zostanie bardzo szybko znerfiona, ale miejmy nadzieję, że tak nie będzie i że bardzo fajnie będzie się nią grało cały czas i będzie szybko można wbić na niej puszki. Dobrze, przechodzimy dalej, moi drodzy. Tak jak wam powiedziałem, zaczniemy sobie może od Colette, bo Colette też dostanie nowe skiny. Jak widzicie, wyskoczyła nam teraz ikonka przy przycisku wypróbuj. Naciśnijmy go. I mamy teraz dostępną nową opcję, która nazywa się losowe przebranie. Kiedy ją włączymy, skiny, które sobie wybierzemy, dokładnie zaznaczymy tym zielonym znakiem zapytania, zostaną dodane do puli skinów, które będą nam się co mecz losowo zmieniały. Bardzo fajna opcja, tak jak wspominałem w ostatnim odcinku, zapominamy często o zmianie skinów, gramy zazwyczaj tylko jednym, który jest najnowszy, a teraz, jeżeli posiadamy do jakiejś postaci 4-5 skinów, włączamy sobie zielone wykrzykniki, przepraszam, znaki zapytania i automatycznie ten skin będzie nam się wybierał do gry. Więc moi drodzy, teraz przejdźmy do omawiania skinów. Nowy skin z programu Supercell Make, czyli stworzony przez jakiegoś pana gry Brawl Stars, który wygrał w tym programie i został dodany do gry, jest gladiatorka Colette. Tak wygląda. Jest przekozacka, nowa pelerynka, tam jest jakaś książeczka, w której znajduje się Spike oraz Piper z serduszkami, czyżby ona się kochała w nich? No dobra. I jak widzicie, mamy jeszcze taki bardzo fajny hełm w stylu rycerskim, no okej. Okay. I jak widzicie, głównie w tym skinie dominują serduszka, są na hełmie, na pióropuszu, no i oczywiście na rękach, czyli Colette jest zakochana. Więc wypróbujmy ją sobie od razu, ale może zagramy sobie nią mecz. No pokaż nam, kochana, jak wyglądasz i jak się prezentujesz. Strzelasz takimi teraz serduszkami, wyglądasz no... bardzo fajnie wygląda, totalnie inna jest ta Colette. Kurczę, jeszcze nie walczyłem przeciwko nowej zadymiarze. Chodź tu, moja kochana. Dostała! Na szczęście nie udało jej się przemienić w mecha. Tylko powiem wam szczerze, ta Colette jakaś taka wolna mi się wydaje w porównaniu do innych postaci. Hop, hop, hop. Uwaga, Darrell na mnie idzie. Bomba. Piękny rush z mojej strony. Tutaj mamy jeszcze Pamkę. Bomba, bomba, bomba. Rush. Leżysz, moja droga. Już wielkie starcie, mega szybko. Frank. Bomba. Za 6000. Bomba. Rush. No i zginął. No chyba ten mój sprint jest taki sam, no ale skin bardzo fajny. Daję mu takie, myślę, 8 na 10. Kolejnym skinem będzie skin do 8-bitowca. Spójrzmy, co mamy w szafce. Wow, spójrzcie, ile jest tych skinów. Został dany nowy skin. Proszę. V8-bit. Jest przeuroczy, jest to oczywiście dystrybutor. To jest z tyłu, jak widzimy, cały czas nam się kręci licznik. Jak ktoś zastankował paliwo, to wie, o co chodzi. No i to jest oczywiście benzyniak, silnik V8, benzyniaki. Więc od razu, moi drodzy, lecimy z testem. Tylko, że tym razem zagramy sobie nim normalnie. Normalnie znaczy, że na Star Parku. Zobaczmy. O kurcze, dobra. Są nowe animacje ataku podstawowego. Mega się cieszę i uwaga, postawimy teraz wieżyczkę. Hop! I wieżyczka wygląda jak taki... Nie wiem, co to jest, dystrybutor niby? Czy co to ma być? Nie wiem, wieżyczka jest dosyć ciekawa. Nie mogę skojarzyć, co to jest. Dajcie znać w komentarzu, jeżeli wiecie, co to może być. Jak się teleportujemy, mamy nową grafikę. Chyba mamy taką nową grafikę jakby bąbelków. Spójrzcie, wokół mnie są bąbelki, jak przebywamy w tej strefie, jak się teleportujemy. To grafika, no jest taka sama. Nowy skin do 8-bitowca, cieszę się, bo dawno nic ciekawego nie było. Daję mu też takie, myślę, 8 na 10. Ale powróćmy do naszej nowej, legendarnej zadymiary. Tym razem wybierzmy sobie autodestrukcję jako drugi star power i ją wypróbujmy. Tym razem zagramy na mapie Krasowe Jeziora, też tryb solo. Od razu sobie tego Rafsa postaramy pokonać. Chodź tu, Rafsik. Dosyć ma daleki zasięg, ale mam bardzo mało życia. Okej, zmieniamy się w mecha. I wjeżdżamy na ostro. Siema, Rosita. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. Bom, bom, bom. I jeszcze... Pum! Wow, prawie mi porobiła ta Rosa. No wiadomo, Rosa jest silna na blisko. Ale chciałbym kogoś pokonać z mojego nowego... Może nie gadżetu, ale Star Poweru. Ponieważ jak wybuchnę, to dostanie 1000 obrażeń. Tak, dostał 1000 obrażeń, ale... Moje życie jakby nie zmalało po wybuchu. Dobra, zmieniamy się w mecha. I... Ciach, 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 ciach. I po kolcie. No a jak? Bardzo łatwo.
Uzbierajmy sobie troszeczkę więcej power cubesów i zobaczmy, jak silna jest mech w mechu, jak będzie miała na przykład 10 power cubesów. Uleczmy się, szukam jeszcze jednej skrzynki, bo brakuje mi jednego power cubesa. Wątpię, żebym znalazł go jeszcze. Chciałem zobaczyć, jak mocno bije na 10 power cubesach. Ała. Okej, okay, jest przypał. Dostała. Zmieniamy się w mecha. W krzakach, na przykład jak się zmienisz w krzakach, to nikt tego nie zobaczy. Uwaga. 3, 2, 1. BOOM! 6384. Ja dziękuję, jest przepotężna. Będzie strach w ogóle do tej zadymiary podejść w grze. Niesamowita sprawa. Co mogę powiedzieć, moi kochani, na temat Meg? Jest przekozacka, jest mega silna, jest mega OP. Oceniam tego zadymiarza 10 na 10 i mam nadzieję, że szybko uda mi się go odblokować, więc zapraszam was na odcinek z odblokowywania. Myślę, że jutro, pojutrze, nie wiem dokładnie, kiedy będzie aktualizacja, więc koniecznie sprawdźcie, czy już zasubskrybowaliście kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić tego odcinka. Oczywiście zapraszam wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie koszulki. Do każdego zamówienia jest dodawane moje zdjęcie oraz rzeźbiki z naszymi własnoręcznymi autografami. Link do sklepu oczywiście znajdziecie w opisie, więc sprawdzajcie. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, zadymiarze. Cześć!